Serdecznie Państwa witam w nowym laboratorium rozwoju umiejętności praktycznych. W takim laboratorium będziemy mieli możliwość rozwoju nowych kompetencji. Będziemy mieć wiele stanowisk do trenowania różnych metod i narzędzi, które używają Państwo w swoich firmach produkcyjnych. A dzisiaj miałem przyjemność prowadzić w Centrum LIM szkolenie z gry symulacyjne pod tytułem Bateriada. Jest to szkolenie, które miało unaocznić Lean Management jako system doskonalenia procesów, w którym z poszanowaniem pracowników, czyli w tym przypadku uczestników, mogą oni naocznie doświadczyć tego, czym jest Lean, czym jest doskonalenie procesu, mogą zobaczyć, jak to przebiega w rundach, w jednym miejscu, gdzie skupiamy całą grę, takiego troszeczkę widoku z lotu ptaka, gdzie patrzą na podstawie wyników, jak można ją doskonalić, podejmują decyzje. Podstawą i kanwą jest to, że mieli przy tym fun i nauczyli się tego, co jest dla nich najistotniejsze, czyli jak robić to zespołowo. Zajęcia uświadomiły mi, że współpraca między wszystkimi działami jest naszym wspólnym sukcesem i na końcu klient jest najbardziej usatysfakcjonowany, kiedy wszyscy pracujemy na wspólny cel. Możemy podciągnąć zarówno jedne niedociągnięcia w innym dziale, jak i w drugim, przemieszczać pracowników, rotować nimi. Tego wszystkiego dowiedziałam się dzisiaj na tym szkoleniu. Tutaj na WSB mam okazję prowadzić zajęcia w Centrum Lean Management. Między innymi będę próbowała odczarować tematy 5S oraz pracy standaryzowanej poprzez przekazanie studentom wiedzy na temat TWI. Podczas gier i symulacji, które posiadamy, studenci mają bardzo dobrą okazję do nauczenia się zasad przepływu, nauczenia się zasad marnotrawstw i eliminowania ich z procesów i praktycznego wykorzystania narzędzi Lean do tego, żeby doskonalić procesy, które realizują w swoich organizacjach. Gra odbywała się w warunkach laboratoryjnych. Było dużo emocji, było dużo zabawy, było dużo fajnych, miłych momentów. Z pewnością uda nam się wynieść wiele dobrego z tej gry. Warunki laboratoryjne pewnie przeniesiemy na rzeczywistość, nie w całości, ale jak będziemy wytrwali, na pewno uda nam się to zrealizować. Thank you.